Dzisiaj gość specjalny, Michał Derus, mistrz świata na 100 metrów wśród niepełnosprawnych z tamtego roku z Lyonu. Wynik 10:93. Twoim rekordem, twój rekord oficjalny z wczoraj to 10:69, wiatr plus 1:0. Wynik niestety nie mógł być uznany za rekord świata. Jakie są przyczyny takiego stanu? No niestety, żeby uznali rekord świata wśród osób niepełnosprawnych, muszą być spełnione trzy warunki. Przede wszystkim musi być delegat z Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego Światowego. Poza tym zaraz po biegu musiałbym przejść kontrolę antydopingową. No niestety nawet te warunki nie były spełnione tydzień temu na Mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych, gdzie nabiegałem 10:72 i tym samym wyrównałem rekord świata w mojej grupie startowej, bo po prostu nie było kontroli antydopingowej i niestety no, póki co to wszystko jest nieoficjalne rezultaty. Przed tobą Mistrzostwa Europy. No i jak wyglądają przygotowania? Jak plany? Znaczy przede wszystkim przygotowania, no startuję gdzie mogę, żeby jak najwięcej biegać, polepszać swoje rezultaty. Potem w lipiec, sierpniu to praktycznie są zgrupowania, mam dwa zgrupowania, pierwszy w lipcu w Słupsku, praktycznie do końca lipca to będzie trwał. Stamtąd przejechać na Mistrzostwa Polski Seniorów. No i później gdzieś od początku sierpnia do około połowy mamy też zgrupowanie w Bydgoszczy i zaraz po tym praktycznie wylatujemy do Walii. W tamtym roku w Lyonie 10:93. Tak. Jaki masz cel na Euro? Znaczy przede wszystkim obawiam się, żeby tam warunki dopisały, bo mamy to w Walii, wiadomo, że taka pogoda nie za bardzo bliska. Tylko mam nadzieję, żeby jakoś nie było strasznych opadów i wiatru, prawda, jakiegoś mocnego. Mam nadzieję, że ta forma, którą mam teraz, się utrzyma i wynik w granicach do 10:70, żeby w końcu ustanowić tam oficjalnie ten rekord świata. Tam na pewno wszystkie warunki byłyby spełnione do temu, żeby uznali ten rekord świata. No na pewno jesteś w stanie, noga widać się kręci. Opowiedz nam teraz pokrótce o treningu. Jak wygląda twój trening z uwagi na dysmelię? Jakie masz problemy największe? Czy przede wszystkim problem to są ćwiczenia siłowe, jeżeli chcę coś zrobić na górny parkie, prawda? Brak woli, no to niemożliwia mi chwyt jakiejś sztangi czy coś takiego. Wiadomo, jakieś ćwiczenia na nogi robię ze sztangą, ale żadnych wyciskań, nic takiego nie zrobię. Poza tym, jeżeli chodzi o bieganie, no to największym problemem w moim przypadku jest start bloku, prawda? Bo jednak ta ręka jest krótsza i nie potrafię tak utrzymać równowagi, tak jakby, także to są takie główne problemy. Tak, a jeżeli chodzi o przysiad, to jest główne ćwiczenie siłowe u ciebie? Przysiadu w sumie na chwilę obecną nie robię, robię w takie stąpienia, no. Na skrzynie bardziej, ze sztangą. Wszystko robimy na jedną nogę. Nie robię takiej, żeby właśnie przysiady, tylko na każdą nogę osobą ćwiczenia ze sztangą. Żeby każdą nogę osobą. Zauważasz u siebie taką dysproporcję pomiędzy lewą a prawą stroną? Tak, to jest zauważalne. Cała piątka. Jednak o wiele mniej umieśniona niż prawa. A jak zauważasz w czasie biegu z dynamiką biegu? W trakcie jak pracujesz rękoma? Zauważam przede wszystkim tak po filmikach, po nagraniach, że ta ręka w ogóle w ugięciu stóp ona się prostuje. Nie mam takiego. Zupełnie inaczej. Jak się wiadomo biegam, to tego nie czuję. Ale jeżeli się przyjrzeć właśnie nagraniom, to zupełnie inna praca. Jeżeli chodzi o dysmelię, to nie miałeś problemów z akceptacją tego, zwłaszcza jeżeli chodzi o pierwsze lata treningu? Przede wszystkim miałem problemy z tym, żeby dostać grupę startową. Taki paradoks, że zaraz przed igrzyskami paraolimpijskimi w Pekinie pojechałem na klasyfikację międzynarodową, gdzie stwierdzili, że jestem za zdrowy, żeby startować wśród osób niepełnosprawnych, ponieważ mam ruchomą część nadgarstkową, tak jakby. A wtedy był przepis taki, że musi być amputacja przez nadgarstek albo powyżej, prawda? I dopiero w zeszłym roku zmienili te przepisy. Byłem na klasyfikacji w Berlinie, tak tam w czerwcu.
teraz po prostu mierzyli mi długość względem zdrowej prawej ręki, żeby wygrać udało mi się uzyskać tą grupę startową po zmianie przepisów. Tak przez 5 lat tak naprawdę no nie mogłem startować wśród osób niepełnosprawnych, tylko wszystkie te starty. Czyli teraz można powiedzieć, że na Igrzyskach Paraolimpijskich będziesz mógł oficjalnie wystartować? Tak, teraz mogę. Teraz otrzymałem klasę startową na czas nieokreślony, także bo do pewnie następnej zmiany przepisów mam zapewnione starty. Na pewno też się zmieniło z uwagi, że dostałeś tą klasę z pomocą ze związku. Jak to jest? Jak wygląda pomoc ze strony Związku Paraolimpijskiego, jak i innych? Znaczy przede wszystkim stypendia otrzymałem po tych mistrzostwach świata z Ministerstwa Sportu i Turystyki. To stypendium na rok otrzymałem oraz nagrodę, a z miasta nie za wiele. Po tym marszałek województwa też otrzymałem nagrodę. Jakoś ze związku nie ma takiego wsparcia stypendialnego dla i za chwilę seria trzecia, ostatnia biegu do 800. Obozy są umacane przez związek, choć wiadomo, tych obozów nie mamy za wiele w tym roku, póki co mamy dwa zgrupowania. Ile zgrupowań było w tamtym roku przed Lejonem? Ja byłem tylko na jednym zgrupowaniu w lipcu. Zaraz przed samymi mistrzostwami świata mieliśmy tygodniowe. Czyli rozumiem, że na co dzień trenujesz w Tarnowie? Tak. I tam masz problem, z tego co wiem, z dostępnością do obiektu, jak i do siłowni w okresie zimowym, zwłaszcza tam do hali. Właściwie to chyba nie macie hali. No nie mamy hali, to jeżeli w zimie robię treningi jakieś szybkościowe, to mamy po prostu do dyspozycji korytarz taki. Bez tartanu wyłożony gumami długość około 60 metrów, więc jest bardzo ciężko. Poza tym w lecie też nie ma za dobrze, ponieważ nie mamy stadionu, nie mamy nawierzchni tartanowej, więc wszystkie takie treningi szybkościowe musimy jeździć albo musimy radzić, żeby coś zrobić w kolcach porządnego, bo u nas niestety to jest niemożliwe. Od jak długiego czasu trenujesz? Od 2005 roku. W 2005 roku pojawiłem się w klubie, więc tak. Powiedzmy, że od 2006 roku trenuję. I ciągle z tym samym trenerem? Nie, na początku startowałem, to jest prezes Tarnowskiego Startu, teraz obecnie startuję pod okiem doktora Piotra Kopaczka, z którego zgłoszenie zostało 8 roku na PWSZ w Tarnowie. Jestem też członkiem klubu uczelnianego AZS PWSZ. Powiedz nam jeszcze ogólnie o treningu, tak? Poniedziałek do soboty, jak to wygląda? Jest siła, szybkość, skoczność? No wiadomo, szybkość, skoczność, siła i mało szybkości. Jak u Ciebie wygląda, jak ogólnie u niepełnosprawnych sportowców wygląda pomoc ze związku? Znaczy przede wszystkim po mistrzostwach świata, czy po jakichś zawodach mistrzowskich, otrzymujemy stypendia z Ministerstwa Sportu i Turystyki, które zostały te nagrody i stypendia zrównane z osobami niepełnosprawnymi. Tylko że jest taki problem, że niestety jest przepis, że żeby otrzymać to stypendium, musi wystartować na danych zawodach 12 osób z 8 państw świata. Jeżeli u nas każda konkurencja praktycznie jest podzielona na grupy startowe ze względu na niepełnosprawność, to dużo osób niestety w tamtym roku po mistrzostwach świata nie otrzymało praktycznie żadnej pomocy z powodu tego warunku, że kraje odległych zawodników nie wysłały na zawody i brakowało ludzi, żeby potem otrzymać stypendium. Mi się oczywiście udało, miałem dużo osób, 24 startowało na 200, 16 na 100, także są te warunki, żeby otrzymać stypendium. Niestety dużo paraolimpijczyków, medalistów z olimpijskich nie zostało bez żadnej pomocy po mistrzostwach świata. A powiedz nam, jakie są sumy tej pomocy? Można zobaczyć w rozporządzeniu. A tak samo poza tym tylko stypendium zostaje z uczelni, tak? Tak, no. Tak, z uczelni też otrzymałem pomoc. Rektorską, jak i również nagrodę z telewokacji. Możesz dzięki tym pomocom skupić się solidnie na przykład? Tak, ja najbardziej to mi bardzo pomogło.
Usłyszeliśmy, że dystans 200 metrów ma zostać zlikwidowany. Tak, w programie Igrzysk Paraolimpijskich na Rio jest niestety w mojej grupie wycofany, co jest trochę absurdalne według mnie, ponieważ moja grupa startowa T47 może startować tylko na dystansach 100, 200, 400 metrów i skok w dal. Czyli na tych dystansach, gdzie jest start z bloku. I dodatkowo na Igrzyska Olimpijskie wycofują dystans 200 metrów, dlatego pozostaje mi praktycznie tylko dystans 100 metrów na Igrzyska Olimpijskie. Lub ewentualnie skok w dal. Lub ewentualnie skok w dal, no i do tego chyba się będę przymierzał, żeby mieć asekuracyjnie jakąś drugą konkurencję. A jak u Ciebie do tej pory wyglądały sprawdziany na skoku? Aż w zeszłym tygodniu skakałem. Skoczyłem na zawodach, jeszcze przez ten polski niepełnosprawny. 6,75. O, to ten wynik wydaje tak medal. Mi się wydaje. Tak, to jest czwarty wynik w rankingu światowym. Jeżeli chodzi o ranking światowy, jest prowadzona klasyfikacja? Taka, że możemy zajrzeć tam? Tak, tak, jak najbardziej jest. Jaka to jest strona? IPC Athletic. Kom, tak? Tak. Wszystkie pytania z naszej strony. Tutaj naszym gościem był Michał Derus. Jeszcze raz przypomnę rekord życiowy 10,69. Nasz mistrz świata z Lyonu. Wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo. No i powodzenia na Mistrzostwach Europy. Dziękuję bardzo.